Kochani, dzisiejsza niedziela to święto Chrztu Pańskiego. Dzisiaj wspominamy, jak Pan Jezus przyszedł nad Jordan, gdzie Jan był już, można powiedzieć, miejscowym, duchowym celebrytą i od niego przyjął chrzest. Można by powiedzieć, po co Jezus przyjmował chrzest od Jana? Nie wiadomo, nawet sam Jan tego nie wiedział, bo pytał go, chwileczkę, to ja potrzebuję chrztu od Ciebie, a Ty przychodzisz do mnie? Warto byłoby w tym miejscu zrobić taką pauzę i wyjaśnić sobie, o co się tutaj zdarzyło. Otóż Jan w tym właśnie miejscu, pokazałem Wam wcześniej, no to było troszeczkę stąd kawałeczek, ale powiedzmy, że na potrzeby tej prezentacji wyobrazimy sobie, że było to tu, nad Jordanem. Tutaj przychodzi mnóstwo ludzi do Jana. On tutaj sobie obrał swoją domenę, tutaj właśnie na pustkowiu głośno wołał, że trzeba się nawrócić, że Królestwo Boże jest blisko. I przychodzili do niego ludzie, którzy naprawdę chcieli tego słuchać. Nawet ci, którzy nie mieli zamiaru nic z tym zrobić, ale czuli, że jest to człowiek prawy, który mówi to, co myśli, tak naprawdę jest. Jan przestrzegał wszystkich, którzy tak dla oka chcą przyjąć chrzest, bo sens tego rytuału był taki. Ci, którzy uwierzyli, że przychodzi Królestwo Boże, którzy zechcieli wejść na inną drogę życia, czyli się nawrócić, mieli wejść do rzeki i tę swoją decyzję przypieczętować tym obmyciem w wodzie. Innymi słowy, był to rytuał, który miał pomóc jakby myśli i sercu ogarnąć się i jakby podążać w tym obranym właśnie kierunku, czyli ku nawróceniu. Chodziło o zamknięcie pewnego rozdziału. Ci, którzy przyszli tutaj właśnie, no chcąc się nawrócić, wysłuchali tego, co Jan miał do powiedzenia, w sercu podjęli taką decyzję i dali się Janowi chrzcić po to, by dla samych siebie, sobie samym uświadomić w sercu, co się właśnie dokonało w ich życiu. No ale Pan Jezus nie miał grzechu. Nie powinien tutaj był przychodzić. Jak mówię, nawet sam Jan Chrzciciel po prostu się dziwi temu, no przecież ja potrzebuję chrztu od Ciebie, a Ty przychodzisz do mnie? Jezus mówi, spokojnie, zróbmy wszystko, co jest potrzebne, żeby wykonać to, co jest sprawiedliwe. To też są zagadkowe słowa. Nie do końca je rozumiemy. Natomiast zaraz potem słyszymy w Ewangelii dzisiejszej, że otwiera się niebo i słychać słowa to jest mój Syn umiłowany, Jego słuchajcie. To jest takie jakby objawienie po raz drugi. Pamiętacie, że kilka dni temu mieliśmy uroczystość objawienia Pańskiego. Celebrowaliśmy wówczas pamięć o tym wydarzeniu, kiedy mędrcy ze wschodu przychodzą pokłonić się nowonarodzonemu i można powiedzieć w ten sposób jakby Jezus otwiera się na świat albo zostaje ujawniony światu. Jego godność mesjańska, nowy król, to wszystko staje się widoczne dla oczu świata. Pierwotnie jednak ta uroczystość objawienia Pańskiego była wiązana właśnie z miejscem chrztu tutaj w Jordanii. Potem dopiero nabrała takich cech, właśnie została związana bardziej z tą sceną, kiedy przyjeżdżają ci magowie ze wschodu, mędrcy ze wschodu. Ale to jest jakby osobny wątek. Cała ta dzisiejsza uroczystość przypomina nam o tym, że Pan Jezus po prostu chciał wejść w nasze życie do tego stopnia, że poniekąd utożsamił się z nami grzesznikami, kiedy wszedł do tej rzeki. Kto tu wchodził? Właśnie grzesznicy, którzy potrzebowali, jak powietrza, potrzebowali zbawienia. Oni tutaj przychodzili i wykonywali to, co na tamten moment było jedynym remedium. Po prostu wykonywali taki rytuał zaproponowany przez Jana. Ale Jezus przyniósł jeszcze coś większego. Jezus zaproponował inny chrzest. Na końcu Ewangelii Mateusza słyszymy, jak Pan Jezus z wysokiej góry mówi do apostołów, tam gdzie ich zgromadził po swoim zmartwychwstaniu, a teraz idźcie na cały świat, nauczajcie ich, chrzcijcie w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego, czyńcie sobie uczniów. Od tego momentu właściwie wszyscy chrześcijanie, żeby wstąpić do Kościoła, żeby stać się chrześcijanami, nie mogą inaczej jak przez chrzest. W dzisiejszym drugim czytaniu słyszymy, że słyszymy o chrzcie, który święty Piotr, którego udzielił Piotr poganom. To był przewrót kopernikański w jego myśleniu o tym, kto może być chrześcijaninem. On myślał jeszcze do tamtego momentu, Piotr, książę apostołów, że chrześcijanin to Żyd, który przyjął wiarę w Jezusa Chrystusa. Nagle się okazało, że istnieje cała grupa pogan, którzy są zainteresowani przyjęciem Ewangelii. Jak tego dokonać? No, najpierw ochrzcić się, przyjąć to orędzie ewangeliczne, potem się ochrzcić i w ten sposób stać się dziećmi bożymi. I to już jest zupełnie coś innego niż to, co się dokonało w Jordanii. W Jordanii to był tylko gest, to był tylko rytuał pewien, który bardziej miał psychologiczne znaczenie niż no, to, co się stało, kiedyśmy my przyjęli chrzest. Pan Jezus nie mógł przyjąć chrztu w imię Trójcy Świętej, no bo to nie miałoby sensu, będąc drugą osobą
Trójcy Świętej, to nie miałoby sensu. Przyjął ten rytuał, w ten sposób utożsamił się z nami grzesznikami, wszedł w nasz świat i powiedział: nie brzydzę się tym, co wy ze sobą niesiecie, nie brzydzę się waszymi grzechami, nie brzydzę się wami. Ale chrzest, który my przyjęliśmy, który słyszymy w drugim dzisiejszym czytaniu, przyjęli także Korneliusz i cała jego rodzina, to jest w ogóle nie do porównania z tym, co tutaj się działo. My dzięki temu sakramentowi stajemy się dziećmi Bożymi. Zostajemy częścią Bożej rodziny. Kto może mówić do Ojca Boże, Ojcze, do Boga Ojcze? No, tylko chrześcijanie. I to nie jest slogan. My mówimy do Boga Ojcze, ponieważ staliśmy się dziećmi Bożymi, zostaliśmy włączani do Bożej rodziny. Cóż, oprócz wszystkich refleksji, które można dzisiaj snuć, no chyba ta jest dość ważna, że nie pamiętamy w większości naszego chrztu. Jako katolicy przyjmowaliśmy go bardzo wcześnie, w momencie, no kilka miesięcy pewnie po urodzeniu. Dzisiaj już wiele osób też w ogóle nie widzi sensu, żeby swoje dzieci chrzcić. No, takie są czasy, trudno. To jest ich decyzja, trzeba to uszanować. Natomiast my powinniśmy cieszyć się tym, co się wtedy wydarzyło. Błogosławić tych rodziców naszych, czy dziadków, którzy doprowadzili do tego, że staliśmy się Bożą rodziną. No i co tu powiedzieć? Tutaj nad Jordanem dziękować Panu Bogu, że wybrał nas jako członków swojej rodziny. No i cieszyć się tym, kim i czym jesteśmy. Ksiądz Dariusz Iwański z nad Jordanu. Pozdrawiam.